Główne pytanie, które zadajecie, to co się stało w trzecim secie? Można powiedzieć, że klasycznie. Gdzieś tam uciekły początkowo punkty. Jakaś tam seria padła łupem Stanów Zjednoczonych i tą kilkopunktową przewagę, którą sobie stworzyli na początku seta, ciężko było z biegiem partii gdzieś to odrobić. No, z taką reprezentacją jak USA ciężko jest właśnie odrabiać takie straty i no, musimy robić wszystko, aby takie sytuacje się nie powtarzały. No właśnie, ale taka sytuacja się powtórzyła, można powiedzieć, prawda? Bo mieliście podobny set z Iranem, tylko tam była jeszcze droga ucieczki, tutaj już tej ucieczki nie było. To nie martwi, że takie sety się zdarzają w tym momencie? No na pewno nie chcemy, żeby się takie sety przydarzały, ale myślę, że najważniejsze jest to, że po takich setach dajemy radę powrócić, jeżeli oczywiście nadarza się sytuacja. Tutaj, tak jak pan mówi, no to była trzecia partia i nie było szans, żeby wejść w kolejnego seta. Ale chociażby wczoraj zagraliśmy tak, że mimo tej czwartym secie lania ze strony Iranu wyszliśmy na tiebreaka i to my dominowaliśmy w tej partii, więc oczywiście nie chcemy, żeby się takie sety przetrafiały, ale no, na ten moment jeszcze się nam tak przytrafią. A powiedz, gdybyś tak na gorąco, to na pewno jest trudne oceniał. Gdzie są wasze słabości największe na ten moment? Myślę, że czasami jesteśmy niecierpliwi w ataku. Gdy mamy przyjętą piłkę od siatki, staramy się za wszelką cenę czasami zdobywać punkty od razu w tej akcji. Nie staramy się gdzieś tam zagrać cierpliwie o blok, czy próbować grać blok obrona i myślę, że w tym dzisiejszym spotkaniu często bywało tak, że mimo właśnie przyjęcia od siatki staraliśmy się za wszelką cenę gdzieś to w pierwszej akcji kończyć i często nam się to nie udawało, przez co rywal czy to wracał po kilkupunktowej przewadze z naszej strony, czy tak jak to było w trzecim secie, odjechał już tam na dobre i ciężko było ich dogonić. A jeśli patrzysz na formację przyjęcia, bo widać, że dzisiaj Nikola Grbić szukał takiego idealnego układu, no i ciężko było znaleźć. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, jeżeli nie idzie, to trener na pewno będzie szukał jakiegoś punktu zaczepienia, żeby ta gra gdzieś zaczęła funkcjonować. No dzisiaj się nie udało praktycznie w żadnej roszadzie tej naszej gry zmienić. Ale tak jak mówię, no nie zwieszamy głów, turniej cały czas trwa. Jutro mamy walkę o brązowy medal i na tym się teraz koncentrujemy, bo mimo wszystko medal wywieźć z tej imprezy na pewno będzie czymś fajnym.